Czy system jednego pastora jest biblijny? Takie pytanie zadajecie bardzo często w swoich pytaniach, komentarzach. I tutaj wykorzystam taką informację, którą skomponowałem na podstawie Słowa Bożego, ale również na podstawie pewnych informacji znalezionych o życiorysach różnych osób. Latem 1990 roku, podczas pastorowania w kościele wyznaniowym w Mississippi, Mark Fries poczuł się prowadzony do poprowadzenia serii studiów biblijnych na temat nowotestamentowego wzorca kościoła i jego przywództwa. Nie był daleko w tym studium, zanim zaczął poważnie kwestionować biblijność wielu ich kościelnych praktyk i tradycji. Mark Fries był pastorem tego właśnie zgromadzenia czy kościoła. Najbardziej kłopotliwe było pytanie, czy jego własna pozycja jako pastora lokalnego kościoła jest zgodna z Pismem Świętym. Mark Fries zawsze zakładał, że system jednego pastora będący wzorcem stosowanym w przytłaczającej większości dzisiejszych kościołów opiera się na Piśmie Świętym. Ale kiedy zaczął szczerze studiować Pismo Święte w kwestii przywództwa kościelnego, jedno niepokojące pytanie wciąż się pojawiało. Pytanie, które przedstawił do trzeźwego rozważenia. Gdzie w Piśmie Świętym jest uzasadnienie dla jednego człowieka jako duchowego przywódcy i autorytetu nad lokalnym kościołem? Nieważne, że jest to wzorzec niekwestionowanie przestrzegany przez całe dzisiejsze chrześcijaństwo. Całe dzisiejsze chrześcijaństwo wierzy w różne dziwne bzdury, na przykład, że teraz jest nowe przymierze, gdzie wiadomo, że nowe przymierze zacznie się dopiero jak Pan Jezus osobiście wróci na ziemię, aby ustanowić nowe przymierze, więc jeszcze to się nie miało szansy odbyć, gdyż każde oko ujrzy Pana Jezusa, gdy wróci na ziemię. I zresztą nawet w tych kościołach się ludzie modlą często: przyjdź królestwo Twoje, to co myślą, że już przyszło królestwo Twoje, a modlą się: przyjdź królestwo Twoje. Gdzie sens, gdzie logika? I nieważne jest, że to jest wzorzec niekwestionowanie przestrzegany przez całe dzisiejsze chrześcijaństwo, jeśli chodzi również o pastorstwo. Gdzie można go znaleźć w Piśmie Świętym? Nie można. Gdy Mark Fries przeszukiwał Nowy Testament wzdłuż i wszerz, stało się dla niego oczywiste, że nigdzie nie znalazł takiego wzorca. Odkrył raczej, że główną rolę w pasterzowaniu kościołom Nowego Testamentu odgrywał nie samotny, pojedynczy pastor, ale wielu mężczyzn określanych jako starsi lub nadzorcy. I posłużę się kilkoma miejscami z Pisma Świętego. Jedno z nich to jest zapisane Słowo Boże w Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, 23 werset. A gdy im przez głosy postanowili starszych w każdym zborze, modląc się i poszcząc, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Czyli widać wyraźnie, że postanowili starszych, liczba mnoga, starszych, w każdym zborze, liczba pojedyncza, czyli w każdym zborze byli liczni starsi, wyznaczeni na to, żeby właśnie usługiwać. Kolejne miejsce to jest Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Dzieje Apostolskie, rozdział 20, od 17 do 28 wersetu. A z Miletu, posławszy do Efezu, przyzwał do siebie starszych zboru, a gdy przyszli do niego, rzekł im: wy wiecie od pierwszego dnia, którego przyszedł do Azji, jak z wami cały ten czas byłem, służąc Panu z wszelką pokorą wśród wielu łez i pokus, które na mnie przychodziły z zasadzek żydowskich, jak się nie uchylałem od niczego, co pożyteczne,
czego bym wam nie oznajmił i nie uczył was publicznie i po domach, dając świadectwo i Żydom, i Grekom o nawróceniu się do Boga i o wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa. I oto teraz ja, będąc związany duchem, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mię tam spotkać. Może tylko, że Duch Święty po miastach świadczy, powiadając, że mnie więzienie i ucisk czekają. Ale ja o nic nie dbam i nie jest mi tak drogie życie moje, bylebym tylko z radością dokonał biegu swego i posługi, którą wziąłem od Pana Jezusa, żeby świadczyć o Ewangelii łaski Bożej. A oto teraz ja wiem, że już więcej nie będziecie oglądali oblicza mego, wy wszyscy, wśród których przechodziłem, głosząc Królestwo Boże. Przetoż świadczę się przed wami dnia dzisiejszego, żem jest czysty od krwi wszystkich, albowiem nie uchylałem się, żebym wam nie miał oznajmić wszelkiego postanowienia Bożego. Miejcież tedy pieczę o sobie samych i o całej trzodzie, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boga własną jego krwią nabyty. Czyli widzimy tutaj starszych, których Duch Święty postanowił biskupami, tak? Niektórzy ze starszych dojrzałych mężczyzn zostali przez Ducha Świętego wybrani, aby pasterzować, być biskupami. I znowu w każdym punkcie mamy poświadczone, że jest ich wielu. Filipian, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Filipian, pierwszy rozdział, werset pierwszy. Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipach, razem z pastorem. Tak nie jest napisane. A jak jest napisane? Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipach, z biskupami i z diakonami. Liczba mnoga biskupów. Nie jeden pastor? Prawdaż? Szok. I kolejne miejsce to jest Tytus. Tytusa, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Może piąty. Dlatego cię zostawił w Krecie, abyś to, co tam jeszcze pozostaje, przyprowadził do porządku i ustanowił starszych, liczba mnoga, starszych po miastach, jakem ja ci był rozkazał. Czyli starszych po miastach, jakem był ci rozkazał. Czyli w każdym mieście kilku starszych. I mamy takich miejsc wiele, ale jeszcze może Jakuba, piąty rozdział, Jakuba, list Jakuba, rozdział piąty, werset czternasty. I tutaj też jest bardzo ciekawa kwestia, bo znowu liczba mnoga starszych występuje. Myślę, że warto czytać Pismo Święte z otwartym umysłem, żeby sobie takie rzeczy pouporządkowywać. Choruje kto między wami? Niechże zawoła starszych zboru. Znowu starszych, liczba mnoga. Starszych zboru, liczba pojedyncza. Zboru. A niech się modlą nad nim, namaściwszy go olejem w imieniu Pańskim. I jak to ma się do dzisiejszego systemu, gdy jeden pastor jest na kilka kościołów, albo jeden ksiądz na kilka kościołów. No tak, kryzys powołań, prawdaż? Dzieje apostolskie, 20 rozdział, jasno pokazują, że starsi i nadzorcy to te same osoby, gdyż nadzorców powoływał Duch Święty spośród niektórych dojrzałych duchowo starszych wiekiem mężczyzn, i że to oni byli odpowiedzialni za nadzorowanie lokalnemu Kościołowi Bożemu. Tak więc, podczas gdy inne osoby poza starszymi mogą korzystać z daru duszpasterskiego, na przykład nauczyciele Biblii, nie ma w Piśmie Świętym, że ktoś twierdzi, że jest pastorem, księdzem, popem
lokalnego kościoła i zajmuje stanowisko nadzorcze poza i nadrzędne w stosunku do pracy dojrzałych duchowo starszych wiekiem mężczyzn. Nie czytamy nic o starszym pastorze lub starszym przewodniczącym. Takie tytuły w rzeczywistości niebezpiecznie zbliżają się do bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, ponieważ o samym Chrystusie mówi się jako o głównym pasterzu w pierwszym liście Piotra, 5:4. 1 Piotra 5:4. A gdy się okaże najwyższy pasterz, odniesiecie niezwiędłą koronę chwały. Pan Jezus jest nazwany najwyższym pasterzem, głównym pasterzem. Apostoł Piotr potwierdza, że osoby starszych wiekiem dojrzałych duchowo mężczyzn, określani jako starsi, były wzywane, aby paść trzodę. Wezwania te odnoszą się do tych starszych wiekiem braci, a praca odpowiadających na wezwanie Piotra starszych polegała na pasterzowaniu trzodzie. I to możemy przecież sprawdzić w pierwszym liście Piotra, 1:2. Starszych waszych proszę ja, współstarszy i świadek cierpień Chrystusowych i uczestnik chwały, która ma być objawiona. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie poniewolnie, lecz chętnie. I nie dla brzydkiego zysku, lecz z czystego serca. Czyli widzimy. Kiedy więc czytamy w liście do Efezjan 4:11, i to możemy sobie znaleźć, Efezjan 4:11, i on postanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, ale tutaj jest wcześniej 8. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł pojmanych więźniów i dał dary w ludziach. A to, że wstąpił, cóż jest, jeżeli nie to, że przedtem wstąpił do niższych stron ziemi? Ten, który wstąpił, jest ten sam, który i wstąpił wysoko nad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on postanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Widzimy wyraźnie, że tutaj jest to pokazane w ten sposób. Kiedy więc czytamy w liście do Efezjan 4:11, że Bóg dał niektórych jako pasterzy, dosłownie dał ludzi jako dary ludzi, jako pasterzy, widzimy, że nie odnosi się to do jednoosobowego urzędu, o którym reszta Nowego Testamentu całkowicie milczy. Pasterz jest darem, człowiekiem służącym globalnemu kościołowi bez lokalnego zabarwienia. Podobnie jak apostoł był darem, człowiekiem służącym globalnemu kościołowi bez lokalnego zabarwienia. Z Biblii jasno wynika, że w Nowym Testamencie kościoły nigdy nie były kierowane przez jednego człowieka, niezależnie od jego tytułu czy nazwy, ale przez wielu starszych wiekiem dojrzałych duchowo mężczyzn. Co więcej, jasne wrażenie, jakie daje Pismo Święte, jest takie, że spośród starszych byli generalnie wzbudzani przez Boga z lokalnego kościoła, słudzy dla lokalnego kościoła, a nie wynajmowani i importowani z zewnątrz, a już na pewno nie z szeregów profesjonalnego duchowieństwa. Rodzi to kolejne pytanie. Gdzie w Piśmie Świętym jest mowa o tym, że sługa pański ma otrzymywać określoną pensję od Kościoła? Nowy Testament wyraźnie określa zasadę, że ci, którzy głoszą Ewangelię, mają prawo żyć z Ewangelii. I to potwierdza nam Ewangelia Mateusza, 10. Wersety 9-10. Nie bierzcie z sobą złota, ani srebra, ani miedzi w trzosy swoje, ani torby na drogę, ani dwóch sukien, ani obuwia, ani laski, albowiem godzien jest robotnik żywności swojej. Oraz 1 Koryntian 9:14. 1 Koryntian 9:14.
Tak też Pan postanowił tym, którzy Ewangelię opowiadają, aby z Ewangelii żyli. A także 1 Tymoteusza 5:17. 1 Tymoteusza. 5 rozdział, 17 werset. Starsi, którzy godnie sprawują swój urząd, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują słowem i nauczaniem. Już choćby z tego miejsca widać, że nie wszyscy starsi nauczają. Starsi, którzy godnie sprawują swój urząd i co potem mamy? Pracują słowem i nauczaniem ci, zwłaszcza ci, czyli byli też ci, którzy nie pracowali ani słowem, ani nauczaniem. Albowiem Pismo mówi, wołowi młócącemu nie zawiążesz gęby i godzien jest robotnik zapłaty swojej. Przeciwko starszemu nie przyjmuj skargi chyba na zasadzie dwóch albo trzech świadków, a tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby się i drudzy bali. Czyli widać, że miał prawo przyjmować skargi na starszych i miał ich karcić wobec wszystkich, aby się i inni bali. I tutaj widzimy wyraźnie, nigdy nie ma żadnych wskazówek, że wiąże się to z określoną pensją, ale raczej z niewymuszanymi dobrej woli darami z serca obdarowujących. I tutaj możemy znaleźć poparcie na to w Galacjan 6, rozdział 6, werset. Galacjan 6, 6. A ten, który jest nauczany w słowie, niech ma wspólność wszelkiego dobra z tym, który go naucza. I także Filipian 4, 10, 16. Filipian, 4 rozdział od 10 do 16 wersetu. A uradowałem się wielce w Panu, żeście już znowu zakwitnęli, iż możecie mieć staranie o mnie, o co i przedtem się staraliście, ale czas nie był przyjazny. Mówię to nie z powodu niedostatku, bom się nauczył przestawać na tym, co mam. Mówię to nie z powodu niedostatku, bom się nauczył przestawać na tym, co mam. Umiem żyć i w poniżeniu, umiem i w obfitości, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony i nasyconym być, i głód znosić, i obfitować, i niedostatek cierpieć. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie, wszakże dobrzeście uczynili, żeście wspólnie wzięli udział w moim ucisku, a wiecie i wy, Filipensowie, że na początku Ewangelii, gdym wyszedł z Macedonii, żaden zbór nie udzielił mi na rachunek dawania i brania, tylko wy sami. Boście i do Tesaloniki raz i drugi posłali mi, czego było potrzeba. Czyli widzimy, Filipian 4, 10, 16 potwierdza tą zasadę, a także Tytusa 3, 13. Tam nie było żadnej pensji sztywnej, tylko dobrowolny, chętny dar, który kto chciał, ten dał, kto nie chciał, ten nie dał. Jeden i drugi był błogosławiony w tym, co zrobił lub czego nie zrobił. Tytusa 3:13-14. Zenasa, uczonego w zakonie, i Apollosa staraj się wyprawić, żeby im na niczym nie zbywało, a niech się uczą i nasi w dobrych uczynkach przodować, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli nieużytecznymi. Jedyny w Piśmie Świętym przypadek funkcjonariusza religijnego, pastora otrzymującego stałą pensję, ma miejsce w Księdze Sędziów, 17 rozdział. Jest to sytuacja pełna kompromisów i bałwochwalstwa. Jeśli chcesz, to przeczytaj sobie 17 rozdział Księgi Sędziów. Czyż Jezus nie powiedział, godzien jest zapłaty swojej robotnik, jak to mówi Łukasza
10, 17. Łukasza 10, 17. Wystarczy sięgnąć do tego fragmentu, żeby zobaczyć, że takie słowa tam padają. 10, 17. A wrócili oni 70 z radością, mówiąc: Panie, i diabli się nam poddają w imieniu Twoim. I 10, 7. A w tymże domu mieszkajcie, jedząc i pijąc to, co mają, bowiem godzien jest robotnik zapłaty swojej, nie przechodźcie z domu do domu. Widać wyraźnie. Nie przechodźcie z domu do domu. To prawda. Ale wystarczy rzucić okiem na bezpośredni kontekst, w którym robotnicy są poinstruowani, aby nie nosić przy sobie ani sakiewki, oraz aby jeść i pić to, co przed nimi podstawiono, to, co przed wami postawiono. Pokazuje to, że nie stała pensja była rzeczą, jaką nasz Pan miał na myśli w tym znaczeniu. Tak, pański robotnik jest godzien swojej zapłaty, ale kto go zatrudnia? Czy im jest pracownikiem Kościoła, czy Pana? Z pewnością u Pana. Ale system płatnego pastoratu sugeruje raczej inaczej, że jest się zatrudnionym przez ludzi i przez ludzi kontrolowanym. Obecny proces poszukiwania pastora wraz z życiorysami, negocjacjami płacowymi, próbnymi kazaniami i tym podobnymi jest ciężką obrazą przeciwko Duchowi Świętemu. Jest to bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. A jeśli nie bluźnierstwo, to co najmniej grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ponownie warto zwrócić uwagę na to. Więc warto zadać sobie pytanie, gdzie jest to wszystko w Piśmie Świętym? Nigdzie nie ma takich rzeczy. Gdzie jest również pogląd, że publiczna posługa słowa ma być ograniczona do jednego człowieka w lokalnym kościele i że jest ona uzależniona od tego, czy został on wyświęcony, ordynowany przez jakiś ludzki autorytet? Wręcz przeciwnie, czytamy w 1 Koryntian 14, 1 Koryntian 14 rozdział, 29 werset. Prorocy zaś nie mówią, niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech rozsądzają. Jeżeli zaś innemu z siedzących będzie co objawione, niech pierwszy milczy. Bo możecie wszyscy jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy pocieszeni byli. Tak, czyli widać, że jest tutaj kilku mówiących, kilku przemawiających. Niezależnie od poglądów na temat natury daru proroctwa i jego ważności w dzisiejszych czasach, jest całkowicie jasne, że praktyka monopolizowania publicznej posługi słowa przez jednego człowieka była całkowicie obca kościołom Nowego Testamentu. Oczywiście to nieposłuszeństwo ma smutne konsekwencje dzisiaj, tak więc w konfrontacji z prostym nauczaniem Pisma Świętego nie można uciec od wniosku, że nadzór nad lokalnym kościołem ma być sprawowany przez dojrzałych braci, wzbudzonych przez Ducha Świętego. Spośród starszych wiekiem dojrzałych duchowo mężczyzn z wewnątrz kościoła, a publiczna posługa Słowa Bożego jest otwarta dla każdego brata, nawet młodszego wiekiem, który został do tego bosko uzdolniony. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby młody Tymoteusz albo młody Tytus stanął za kazalnicą i powiedział, co ma od Pana do powiedzenia. Nie ma takich barier. W przeciwieństwie do tego większość dzisiejszych kościołów powierza duchowe przywództwo kongregacji i zdecydowaną większość publicznej posługi samotnemu pastorowi. Tak, czyli większość kościołów powierza duchowe przywództwo i zdecydowaną większość publicznej posługi samotnemu mężczyźnie, jednemu człowiekowi, oby tylko mężczyźnie, który jest wybierany spośród profesjonalnych duchownych,
importowanych spoza kościoła i obiecując całą stałą pensję tym osobom, tak, stałą wypłatę. Obiecują stałą wypłatę za ich usługi. Jest to niebiblijny zwyczaj, że duchowe przywództwo i zdecydowana większość publicznej posługi jest powierzana samotnemu pastorowi, który jest wybierany spośród profesjonalnych duchownych importowanych spoza kościoła i jest to niebiblijne, biblijnie zabronione, niebiblijne, że obiecuje im się stałą pensję za ich usługi i kontroluje się ich, bo to jest całkowicie zupełnie na głowie postawione. Czy jakiś uczciwy czytelnik Biblii z otwartym Nowym Testamentem przed sobą może zaprzeczyć, że jest to drastyczne odejście od wzorca biblijnego? Rzeczywiście tak jest. I mało osób stara się temu zaradzić. I skoro tak jest, to również miało to przewidywalnie poważne konsekwencje dla duchowego życia kościołów. Niektóre z problemów, jakie stwarza lub pogłębia niebiblijny system jednego pastora, to takie fakty jak ten system utrwala godne ubolewania rozróżnienie między duchowieństwem a świeckimi. Nigdy nie zastosowano bardziej zgubnego, diabelskiego narzędzia niż to całkowicie niebiblijne rozróżnienie. Nawet twierdzenie o tym, że teraz jest nowe przymierze, fałszywe twierdzenie, jest mniej katastrofalne, choć oczywiście też destrukcyjne, bo skoro jest nowe przymierze, jak twierdzą oszuści religijni, to nie ma potrzeby ewangelizować, bo wtedy wszyscy znają Pana, tak? Mówi Słowo Boże, że w nowym przymierzu wszyscy będą znać Pana, no zresztą oczywiste, no skoro początek nowego przymierza będzie, gdy Pan Jezus przyjdzie i każde oko go ujrzy, no to skoro każde oko go ujrzy, to każdy, kto będzie żył w nowym przymierzu, będzie znał Pana. Ale to jeszcze nie nastąpiło. Natomiast są tacy, którzy twierdzą, że już nastąpiło, no więc logiczne, że skoro Pan już przyszedł na ziemię, może przybrał postać jakiegoś miłego starszego pana gdzieś w Watykanie albo jakieś Chinki gdzieś tam na Dalekim Wschodzie albo jeszcze inną postać, nie wiem co myślą inni zwolennicy tego, że już jest nowe przymierze, no ale skoro już jest według nich nowe przymierze, to i Pan Jezus jest na pewno na ziemi według tego ich poglądu i każdy zna Pana. No chyba, że traktują nowe przymierze jako przenośnie, no to wtedy całe ich chrześcijaństwo jest jedną wielką przenośnią i można potraktować, że są to zwyczajnie ludzie niewierzący, traktujący Biblię jak bajki. Ale jeśli traktują Biblię poważnie i mimo to twierdzą, że nowe przymierze już jest, no to każdy zna Pana, a skoro każdy zna Pana, no to po co ewangelizować? No więc Słowo Boże wyraźnie pokazuje, że nowe przymierze jeszcze nie nastąpiło. Najpierw musi nastąpić przyjście Pana Jezusa, gdzie każdy, kto będzie wtedy na ziemi wśród żywych, ujrzy go każde oko. Każde oko go ujrzy. I będzie potem znał Pana każdy, kto to będzie żył w nowym przymierzu. Diabelska technika związana z tym, że już są pastorzy, jedynie oni pojedynczo jako głowy nad lokalnymi zborami i utrwalenie rozróżnienia między duchowieństwem a świeckimi to taki stan całkowicie destrukcyjnie wpływa na służbę zborów, służbę kościołów. Więc nigdy nie zastosowano bardziej zgubnego i diabelskiego narzędzia niż to rozróżnienie między duchowieństwem a świeckimi, niż to całkowicie niebiblijne rozróżnienie na świeckich i duchowieństwo. Dzisiejsi pastorzy narzekają, że nie są w stanie
zaangażować świeckich, nie zastanawiając się nad tym, że winny jest sam system podziału na chrześcijan dwóch klas, czyli podział chrześcijan na dwie klasy. Odpowiedzią nie jest zaangażowanie świeckich, ale zniesienie tego podziału na świeckich i duchownych, precz z ideą, że chrześcijańska praca jest domeną nielicznych. Kolejna rzecz, którą pastorski system tutaj powoduje, że wierzący zaniedbują swoją własną odpowiedzialność za dawanie świadectwa ludziom zgubionym. Zachęcanie braci jest też zaniedbane. Dogłębne studiowanie Biblii też jest zaniedbane. Odwiedzanie chorych i tym podobne ze świadomego lub podświadomego założenia, że są to zadania pastora. Często jedyną osobą, która w widoczny sposób pracuje dla Chrystusa we wspólnocie, jest właśnie pastor, którego świadectwo jest osłabione przez fakt, że jest postrzegany jako osoba, której się za to płaci. Istnieje powszechne złudzenie, że tylko wyświęcony pastor ma kwalifikacje do wydobywania bogactw Słowa Bożego i że tylko on jest odpowiedzialny za używanie słowa, aby zachęcać braci i ostrzegać zgubionych. W rezultacie ludzie, którzy wierzą w Chrystusa od 30 lub 40 lat i do tego czasu powinni być nauczycielami, nadal są karmieni łyżeczką. I to Paweł znał, apostoł, już ten proces za swoich czasów. Hebrajczyków, 5 rozdział, 12 werset. Albowiem wy, coście ze względu na czas powinni być nauczycielami, znowu potrzebujecie, aby was uczono pierwszych początków Słowa Bożego i potrzeba wam mleka, a nie ciężkiego pokarmu. Czyli widać wyraźnie, ze względu na czas powinni być nauczycielami. Powinni być nauczycielami liczba mnoga, a nie są, mimo że czas upłynął. Jak to? Liczba mnoga, nauczycielami, to nie jeden pastor? No nie jeden pastor. Biblia nie zna systemu jednego pastora. W naszych dzisiejszych kościołach nie jest to niefortunny wyjątek, który by zdziwił apostoła Pawła, tylko norma. To norma. Ze wszystkich szkód wyrządzonych przez niebiblijny system przekazywania posługi kościoła pojedynczemu profesjonaliście lub w większych kościołach wąskiemu sztabowi profesjonalistów, ten osłabiający wpływ na mężczyzn w zborze jest być może najtragiczniejszy. Po trzecie, system pastorski wymyślony przez diabła, a zaimplementowany przez ludzi, nie pozostawia lub pozostawia niewiele miejsca na korzystanie z darów duchowych innych niż wyświęcony duchowny podczas zgromadzeń kościoła. Po czwarte, system pastorski wymyślony przez diabła, ale wprowadzony przez jego ludzi, prowadzi do budowania kościołów w ciele, ponieważ programy, promocja i osobowość pastora muszą zastąpić duchowe dary ciała, jakim jest kościół. Po piąte, system pastorski wymyślony przez diabła, ale wprowadzony przez jego sługi, przez jego ludzi, powoduje powszechne zniechęcenie wśród wyświęconych duchownych, którzy usilnie starają się wypełnić tę niebiblijną rolę. Po szóste, wymyślony przez diabła, ale wprowadzony przez jego usłużnych ludzi, zły system właśnie pastorski odmawia wyświęconym duchownym społeczności w służbie, której tak bardzo potrzebują. Tak, bo ta społeczność jest im potrzebna zwyczajnie jako ludziom. Zwykle różnica w duchowej wizji i odpowiedzialności za służbę między wyświęconym duchownym a zborem jest tak duża, że jedyną znaczącą społecznością jest dla takich ludzi społeczność z innymi wyświęconymi duchownymi, którzy nie są współpracownikami na tym samym polu,
ale mają własne pola, o które muszą się martwić. Stąd takie dziwne inicjatywy jak przymierze pastorów. Oczywiście, że oni w jednym gronie się lepiej rozumieją, bo to jest ten sam zawód, taka gildia, tak samo jak po prostu inni profesjonaliści czują się lepiej w swoim gronie razem. Jest klub wędkarzy, jest klub pastorów, jest klub innych narciarzy, czy też różnych innych profesji. I logiczne, że oni się lepiej czują w swoim gronie, a nie tam ze swoimi laikami ze swojego zboru. To tam by zrozumiał laika. Po siódme, diabelski system pastorski wymyślony przez diabła, ale wprowadzony przez jego ludzi, ma tendencję do negowania przewodnictwa Ducha Świętego w Kościele. Chociaż ordynowany duchowny, wyświęcony duchowny może gorliwie poszukiwać zamysłu Ducha Świętego, jego postrzeganie jest zaciemnione przez jego własną osobowość, pragnienia i tym podobne. O wiele lepiej jest, gdy starsi wiekiem dojrzali duchowo mężczyźni jako grupa wraz z innymi duchowymi ludźmi formułują plany lub podejmują decyzje, przychodząc przed Pana w modlitwie, aż Duch Święty przemówi i doprowadzi ich do jednomyślności, do konsensusu, jak w Dziejach Apostolskich 13 od 1 do 3. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Werset pierwszy. A byli w Antiochii w tamecznym zborze niektórzy prorocy, liczba mnoga, prorocy, i nauczyciele, nauczyciele, liczba mnoga, jako to Barnabasz i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który był wychowany z tetrarchą Herodem i Saul, a gdy oni służbę pańską odprawiali i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcież mi Barnabasza i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy pościli i modlili się i włożywszy na nich ręce odprawili ich. Tak właśnie jest, to prawda. Czyli widać, że było to dzieło Ducha Świętego. I co się wtedy działo? Oni wtedy wysłani od Ducha Świętego przyszli do Seleucji i tak dalej. Czyli widać, Duch Święty zadziałał i wysłał ich. I teraz ósmy fakt, że system pastorski jest destrukcyjny. System pastorski wymyślony przez diabła i wprowadzony przez jego ludzi jest zły, ponieważ jeden człowiek jest odpowiedzialny w tym systemie za całą posługę Kościoła i ponieważ żaden człowiek nie ma wszystkich darów, ordynowani, wyświęceni duchowni są zmuszeni spędzać większość czasu na wykonywaniu posługi, do której nie są nadnaturalnie uzdolnieni przez Boga. W przeciwnym razie posługa ta zostanie zaniechana. Dziewiąty powód jest taki, że system pastorski stwarza sytuację, w której jedna osoba, wyświęcony, ordynowany duchowny, może z dnia na dzień zmienić doktrynalnie zdrowy kościół w kościół heretycki. Posiadanie biblijnej troski o zbór przez wielu starszych wiekiem mężczyzn dojrzałych duchowo braci, choć nie zapewnia absolutnej odporności na błędy doktrynalne, jest potężnym zabezpieczeniem przed heretyckimi naukami. Tak, i teraz dziesiąty fakt związany z diabelskim systemem pastorskim wprowadzonym przez diabła i jego ludzi do kościoła jest taki, że ten system pastorski prowadzi do paraliżującego braku krajowych pracowników chrześcijańskich w wielu obszarach misyjnych, z powodu założenia, że pracownicy ci muszą być profesjonalnie wyszkoleni
i importowani spoza kościoła, gdzie jest zaufanie do Boga, że Pan już zaopatrzył ciało w potrzebne dary przywódcze. Brak takiego zaufania do Boga. Jest to po prostu system niewiary, system pastorski. 11. rzecz, którą destrukcyjnie tutaj wywołuje system pastorski wymyślony przez diabła, ale wprowadzony przez jego ludzi, to system pastorski wywiera nadmierną presję na żonę i dzieci ordynowanego, wyświęconego, duchownego, ponieważ żona i dzieci są zmuszone do życia w środowisku akwarium, takiego klosza, jako rodzina wyświęconego funkcjonariusza kościelnego. To tylko niektóre z konsekwencji, jakie moim zdaniem można przypisać niebiblijnym przekonaniom i praktykom dotyczącym służby. Są oczywiście obrońcy tego systemu i niektóre zastrzeżenia, które zebrałem z komentarzy i które znalazłem też w niektórych miejscach w internetach, to na nie chciałbym tutaj odpowiedzieć. Zarzut pierwszy. Właściwą rolą ordynowanego, wyświęconego, duchownego nie jest przejmowanie całej posługi Kościoła, ale mobilizowanie i wyposażanie świętych do wykonywania pracy posługi. Dlatego większość problemów, które wymieniłeś, wynika nie z samego systemu, jednego ordynowanego, wyświęconego, duchownego, ale z nadużywania tego systemu. No więc jak na to można odpowiedzieć? Odpowiedź jest taka, ponieważ system jednego ordynowanego duchownego jest powszechnie nękany tymi problemami, ciężar dowodu spoczywa na jego obrońcach, aby udowodnić, że sam system nie jest winny, zwłaszcza, że jest to system bez gwarancji w Piśmie Świętym. Koncepcja kościoła prowadzonego przez pastora wyposażeniowca, który mobilizuje świętych do wykonywania pracy duszpasterskiej, brzmi intelektualnie atrakcyjnie, ale doświadczenie tysięcy sfrustrowanych pastorów świadczy o tym, że to po prostu nie działa. Nie ma takiej rzeczy. To nie istnieje w przyrodzie. W umysłach zborowników zbyt głęboko zakorzenione jest przekonanie, że chrześcijańska praca przeznaczona jest dla nielicznych wyświęconych duchownych. Przepaść między duchowieństwem a świeckimi jest wielkim demobilizatorem świętych. Każdy, kto próbuje zlikwidować tę przepaść, jest skazany na porażkę i niepowodzenie. Trzymając się systemu, w którym jeden człowiek profesjonalnie przeszkolony i posiadający odpowiednie kwalifikacje jest postrzegany jako sługa, jako minister. Nawiasem mówiąc, ci, którzy opowiadają się za koncepcją pastora wyposażacza, zwykle mają bardzo ograniczone pojęcie o tym, co obejmuje dzieło posługi. Na przykład nawet ordynowany, wyświęcony duchowny, który kładzie nacisk na wyposażanie świętych w swojej służbie, zwykle wzywa innego duchownego, a nie kogoś ze zboru, do obsadzenia ambony, gdy jest nieobecny. Chore, prawdaż? Zarzut drugi, jaki spotkałem. Podejście, które zasugerowałeś, doprowadziłoby w najlepszym wypadku do niekompetentnego przywództwa kościelnego, a w najgorszym do doktrynalnego chaosu. No więc odpowiedź na to jest taka. Jest to poważny, kłamliwy zarzut, ponieważ sugeruje, że Duch Święty jest niekompetentny umieszczaniu odpowiednich darów przywódczych w każdym kościele. Czy to szkolenie seminaryjne kwalifikuje człowieka do przywództwa w kościele, czy raczej dary ducha? Zarzut trzeci. Słowo nadzorca występuje w liczbie pojedynczej 1 Tymoteusza 3:2 i Tytusa 1:7, gdzie opisane są kwalifikacje nadzorcy. Sugeruje to przynajmniej możliwość, że nadzorca jest dziełem jednoosobowym. No więc odpowiedź jest oczywiście
Jednoznaczna. Używanie liczby pojedynczej przy opisywaniu kwalifikacji na dane stanowisko jest jak najbardziej naturalne. Na przykład mogę powiedzieć, senator Rzeczypospolitej Polskiej musi być człowiekiem uczciwym, honorowym i tym podobne, nie sugerując w najmniejszym zakresie, w najmniejszym stopniu, że jest tylko jeden senator w Polsce. Podkreślanie doskonale wytłumaczalnego użycia przez apostoła Pawła liczby pojedynczej w tym miejscu przy jednoczesnym ignorowaniu przytłaczających dowodów z reszty Nowego Testamentu byłoby dziwną i pokrętną egzegezą. W każdym razie bliższe przyjrzenie się Tytusa 1:5-7, Tytusa, pierwszy rozdział. Piąty do siódmego wersetu. Dlatego cię zostawił w Krecie, abyś to, co tam jeszcze pozostaje, przyprowadził do porządku i ustanowił starszych po miastach, jakem ci ja był rozkazał. A jeśli kto jest beznagany, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nie będące pod zarzutem rozpusty albo nieuległości, albowiem biskup ma być beznagany jako szafarz Boży, niezarozumiały, niegniewliwy, nie pijanica wina, nie porywczy, nie chciwiec. Widać wyraźnie, że Tytusa 1:5-7 wyklucza możliwość, że apostoł Paweł opowiadał się za systemem jednego wyświęconego duchownego. Jak użycie liczby pojedynczej nadzorca w wersecie 7, ale nadzorca albo biskup ma być, może sugerować, że każdy lokalny kościół ma mieć tylko jednego nadzorcę, skoro dwa wersety wcześniej Paweł wprowadził ten temat, przypominając Tytusowi o jego instrukcjach, by wyznaczył liczba mnoga starszych w każdym, liczba pojedyncza, mieście. Tak. Czyli miał wyznaczyć starszych na biskupów, miał wyznaczyć starszych ze starszych z nadzorców, na nadzorców miał starszych wyznaczyć. Nie każdy starszy się łapał, bo tutaj są kryteria, że ci starsi, którzy tutaj są opisani, nie każdy przecież ma dzieci wierzące starszy. Niektórzy starsi wierzących dzieci nie mają. Są starsi, ale nie nadawali się na nadzorców. Nie każdy starszy cieszył się dobrym imieniem pomiędzy ludźmi spoza zboru. Moim zdaniem jest to rozstrzygające, że starsi wiekiem dojrzali duchowo. Mężczyźni byli w pierwszym wieku wyznaczani na nadzorujących. Zarzut czwarty. Czy listy pasterskie nie były skierowane do pojedynczych osób? Odpowiedź na ten zarzut czwarty, czy listy pasterskie nie były skierowane do pojedynczych osób, jest taka, że to zastrzeżenie opiera się na powszechnym, błędnym zabobonie, przesądzie, że Tymoteusz i Tytus byli w cudzysłowie pastorami lokalnych kościołów. To po prostu nieprawda. Cytując Zondervan Pictorial Bible Dictionary, chociaż listy te dostarczają wartościowych wskazówek dla pastorów, ich adresaci nie byli pastorami w zwykłym, współczesnym znaczeniu tego terminu. Byli oni raczej specjalistami, specjalnymi wysłannikami Pawła, wysłanymi przez niego na konkretne misje i którym powierzono konkretne zadania w zależności od potrzeb danej pory. Zarzut piąty jest taki, a co z przywódczą rolą Jakuba w Jerozolimie opisaną w Dziejach Apostolskich, 12 rozdział, 17 werset? Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, 17 werset. A skinąwszy na nich ręką, aby umilkli, powiedział im, jak go Pan wywiódł z więzienia i rzekł, oznajmijcie to Jakubowi i braciom, i wyszedłszy udał się na inne
miejsce. Także Epafrasa w Kolosach, Kolosan 4:12, Kolosan 4 rozdział, 12 werset. Pozdrawia was Epafras, który jest z was sługa Chrystusa, który zawsze walczy za was w modlitwach, abyście byli doskonali i pełni wszelkiej woli Bożej. I Epafrodyta Filipi, Filipian 2 rozdział. Filipian rozdział 2. Werset 25. Alem uważał za rzecz potrzebną posłać do was Epafrodyta, brata i współpracownika i współbojownika mego, a waszego posłańca i sługę w potrzebie mojej. No więc tak zarzut piąty brzmi. Odpowiedź oczywiście jest taka. Ten zarzut w obronie systemu jednego wyświęconego duchownego jest patentowym przykładem czytania Słowa Bożego przez zniekształcającą soczewkę tradycji. Jakub, brat Pana, był apostołem, jak mówi Galacjan, pierwszy rozdział, werset 19. Galacjan, pierwszy rozdział, werset 19. A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego, a nie pastorem. Czyli Jakub, brat Pana, był apostołem, a nie pastorem. Epafras był ewangelistą. Współsługa Pawła, który przyniósł Ewangelię Kolosanom, jak wiemy z Kolosan 1:7. Kolosan, pierwszy rozdział, werset 17. A on jest przed wszystkim i wszystko na nim stoi. To jest 17, czy 7 chyba będzie. Jak się też nauczyliście od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym dla was sługą Chrystusowym. Epafras, wierny sługa Chrystusowy. Kolosan 1:7. Tak. Przeoczenie. Dziwne, że jeśli by rzekomo był pastorem kościoła w Kolosach, nigdy nie jest tam widziany jako obecny, ale zawsze z apostołem Pawłem gdzie indziej. Kolosan 4 rozdział 12 werset nam to potwierdza. Pozdrawia was Epafras, który jest z was sługa Chrystusa, który zawsze walczy za was w modlitwach, abyście byli doskonali i pełni wszelkiej woli Bożej. Filemona 23 z kolei. Pozdrawiają cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie. Tak widzimy Filemona 23. Z kolei Epafrodyt jest po prostu opisany jako jeden z współpracowników Pawła, który został wysłany przez zbór Filipensów jako sługa w jego potrzebach. Wszystko to nie jest dowodem na system jednego pastora. Zarzut szósty. Czy aniołowie kościołów w objawieniu 2:3 nie odnoszą się do pasterzy? Na przykład aniołowi kościoła w Efezie napisz, i czy nie ma jednego na kościół? Odpowiedź jest taka, że żadna osoba czytająca Nowy Testament w oderwaniu od z góry przyjętych poglądów nigdy nie wyobrażałaby sobie, że aniołowie z objawienia 2:3 odnoszą się do pastorów. Chociaż greckie słowo angelos można przetłumaczyć jako posłaniec,
w każdym innym wystąpieniu tego słowa w objawieniu, a występuje ono 76 razy, bez wątpienia odnosi się ono do dosłownych duchów, czyli aniołów. Jeśli oznacza ono posłańca, zwiastuna w objawieniu 2:3, to nadal niemożliwe jest, by je rozciągnąć na pastora. Dlaczego? Bo w każdym przypadku, w którym Nowy Testament używa wyrażenia posłaniec, zwiastun, na przykład posłaniec szatana, posłaniec Jana, zawsze opisuje, przez kogo posłaniec jest wysłany, nigdy do kogo. Tak, bo taka jest konstrukcja tej greckiej właśnie tutaj mowy. Innymi słowy, posłaniec kościoła w Efezie nie oznaczałby posłańca wysłanego do kościoła, ale posłańca wysłanego przez kościół. Być może jako część delegacji, aby służyć apostołowi na jego wygnaniu na Patmos i otrzymywać od niego instrukcje. Czyli jeśli już, to widzimy, że zwiastun kościoła w Efezie, posłaniec kościoła w Efezie jest albo aniołem, a jeśli ma być posłańcem w znaczeniu wysłanego, to wysłany przez kościół w Efezie. Mamy zarzut kolejny, 7. Być może wiele odniesień Nowego Testamentu do wielu starszych wynika z faktu, że podczas gdy każdy kościół miał tylko jednego starszego lub nadzorcę, czyli pastora, każde miasto miało kilka różnych kościołów. Na przykład, gdy Paweł pisze do świętych Chrystusie, Jezusie, którzy są w Filipi, łącznie z nadzorcami i diakonami, Filipian 1:1, w Filipi mogło być wiele zborów, każdy z własnym nadzorcą lub pastorem. Odpowiedź na to jest taka. To rozumowanie może wydawać się odpowiadać na pewne, niektóre fragmenty, ale całkowicie rozpada się w świetle innych, takich jak Dzieje Apostolskie 14:23. Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, 23 werset. A gdy im przez głosy postanowili starszych w każdym zborze, modląc się i poszcząc, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Czyli widać starszych, liczba mnoga, w każdym zborze, liczba pojedyncza. Tak, gdy więc ustanowili starszych w każdym zborze, albo Jakuba 5:14, niech wezwie starszych, liczba mnoga, zboru, liczba pojedyncza. Kolejny zarzut, zarzut 8. Nawet jeśli można udowodnić, że kościoły Nowego Testamentu miały wielu starszych, niekoniecznie byłoby to normatywne dla dzisiejszego kościoła. W końcu wszyscy zgadzają się, że wierzący w kościele jerozolimskim sprzedawali swoje dobra i mieli wszystko wspólne, ale kto sugeruje powrót do tego wzorca dzisiaj? No i tutaj odpowiedź jest taka. Stwierdzenie, że wzór Kościoła Nowego Testamentu nie jest normatywny dla nas dzisiaj, jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że Bóg pozostawił nas bez żadnego wzoru. To jest niepokojący pomysł, niepokojąca myśl. Czy Bóg naprawdę pozostawił nas na łasce ludzkiej pomysłowości w decydowaniu o tym, jak ma być uporządkowana służba Jego Kościoła? Powiedzmy raczej wraz z psalmistą, uważam za słuszne wszystkie Twoje przykazania dotyczące wszystkiego. Psalm 119-128 werset. Psalm 119, werset 128. Przeto, że wszystkie przykazania Twoje, wszystkie prawdziwe, być uznaję, a wszelkie ścieżki obłędliwe mam w nienawiści. I w odniesieniu do sprzedaży dóbr przez wierzących w Kościele Jerozolimskim, fragment Dziejów Apostolskich, 2 rozdział 42 do 47 wersetu,
To możemy przeczytać Dzieje Apostolskie. A trwali w nauce apostolskiej i w społeczności, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. I przyszedł strach na każdą duszę, i wiele się znaków i cudów przez apostołów działo. A wszyscy wierzący byli pospołu, i wszystkie rzeczy mieli wspólne, i posiadłości, i majątności przedawali, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. I na każdy dzień, trwając godnie w świątyni i łamiąc po domach chleb, przyjmowali pokarm z radością w prostocie serca, chwaląc Boga i mając łaskę u wszystkiego ludu. A Pan przydawał zborowi na każdy dzień tych, którzy mieli być zbawieni. Jest tutaj ten fragment, o którym mowa. Nie mówi, że wszyscy, którzy uwierzyli, sprzedali cały swój dobytek. Nie był to chrześcijański komunizm, jak się go czasem przedstawia. Użycie czasu niedokonanego w wersecie 45 i posiadłości, i majątności przedawali, nie sprzedali, przedawali i rozdzielali je wszystkim, a nie rozdzielili, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Czyli werset 45 z niedokonanym czasem sugeruje, że od czasu do czasu w razie potrzeby dokonywano sprzedaży niektórych nieruchomości, sprzedawali swoje dobra, aby je rozdać braciom w potrzebie. Także tutaj taka moja dygresja. Nie jestem gotów powiedzieć, że przykład tych świętych z wczesnego Jeruzalem nie jest normą dla dzisiejszych wierzących, szczególnie w świetle słów listu Jana. Lecz kto ma dobra tego świata, a widzi brata swego w potrzebie i zamyka przed nim swe wnętrzności, współczucia, jakże mieszka w nim miłość Boża. Tak mówi pierwszy list Jana, 3 rozdział, 17 werset. Znam sytuację zboru na wyspach, gdzie w wyniku postarzenia się kongregacji, w wyniku postarzenia się członków zboru, w wyniku postarzenia się zborowników, wielu z nich odeszło do Pana. Oni mieli kiedyś bardzo duży, ładny budynek zborowy. I oni ten duży, ładny budynek zborowy mieli zapełniony po brzegi, dopóki było dużo ludzi. Ale potem się pozmieniało parę rzeczy, że ludzie po prostu powymierali, powyjeżdżali, poprzeprowadzali się i został wielki budynek zboru i niewielu wierzących. Zamiast 300, zamiast 350 zaczęło się już zgromadzać tylko 50. I po co taki wielki budynek? No więc sprzedali ten budynek i przeznaczyli zarobione, otrzymane, bo zarobione to może złe słowo, otrzymane pieniądze przeznaczyli na pomoc biednym braciom i siostrom w Chrystusie. A sami zaczęli się zgromadzać w wynajmowanej szkole. Więc tutaj widać, że to jest dalej aktualne. Kolejny zarzut, 9. Nie można zaprzeczyć, że Bóg przez lata potężnie błogosławił wielu pastorom i kościołom, które stosowały system jednopastorski, system jednego pastora i nadal Bóg to czyni. No więc odpowiedź jest taka, że nikt nie pomyśli, by temu zaprzeczyć. Jednak nie można również zaprzeczyć problemom. A kto by twierdził, że owocność kościoła jako całości jest bliska zamierzonemu przez Boga poziomowi? Poza tym błędem jest myślenie, że ponieważ Bóg łaskawie błogosławi kogoś działającego w ramach pewnego zestawu wierzeń lub praktyk,
to tym samym popiera te wierzenia lub praktyki. Na przykład Bóg bardzo posłużył się wieloma kaznodziejami, nauczycielami i misjonarzami, którzy trzymali się nauki, że chrześcijanie mogą utracić zbawienie. Jednak niewielu, którzy są nauczani w Piśmie Świętym, sugerowałoby, że ten pogląd ma zatem Bożą sankcję lub że podtrzymywanie biblijnej nauki o zbawieniu jest nieważne, bo biblijna nauka o zbawieniu mówi, że zbawienia utracić się nie da. Chwała Bogu, że Bóg nie wymaga od nas doskonałości w interpretacji Pisma Świętego, zanim nas użyje. Jeśli tak, to kto mógłby mieć nadzieję, że zostanie użyty? Ale w miarę jak otrzymujemy dalsze światło na Pismo Święte, naszym obowiązkiem i naszą radością jest dostosowanie naszych przekonań i praktyk tak blisko jak to możliwe do Słowa Bożego. Kolejny zarzut, 10. System wielopokoleniowy mógłby rozwiązać niektóre problemy, ale jednocześnie stworzyłby zupełnie nowy zestaw własnych problemów. No, odpowiedź jest taka, chętnie to przyznaję. Kiedy jednak działasz według wzorca biblijnego, problemy, które się pojawiają, są problemami biblijnymi. Oznacza to, że są to problemy, które zostały przewidziane w Piśmie Świętym i dla których w Piśmie Świętym Bóg umieścił wskazówki. Nie zapominajmy również, że odchodząc od kwestii tego, jakie problemy mogą zostać rozwiązane lub powstać, powinniśmy podążać za wzorcem Nowego Testamentu po prostu dlatego, że jest to wzorzec Nowego Testamentu. Dostosowujemy się do autorytetu Pisma Świętego z zasady, a nie z powodów pragmatycznych. Pragmatyczne powody są takie, żeby w niedzielę zostać rano w łóżku, a nie łazić na jakieś zgromadzenie. To jest pragmatyczne, praktyczne chrześcijaństwo. Więc nie kierujmy się pragmatycznymi powodami, tylko tym, że Słowo Boże mówi, że mamy się zgromadzać do imienia Pana Jezusa i nasze miejsce w niedzielę jest na zgromadzeniu, a nie w łóżku. Ale kiedy robimy tak, jak mówi Słowo Boże, robimy to niezmiennie, odkrywając, że Boża droga jest najlepsza. Zarzut 11. Z pewnością nie sądzisz, że wszystkie problemy, o których wspomniałeś, zniknęłyby, gdyby nasze kościoły po prostu zmieniły swój model przywództwa. No niestety nie, przynajmniej nie z dnia na dzień. Szczególnie tam, gdzie mentalność duchowieństwa i świeckich jest mocno zakorzeniona od dziesięcioleci. Ale nawet w takim przypadku do wzorca Nowego Testamentu warto powrócić. Więc nawet w takim przypadku powrót do wzorca z Nowego Testamentu, jeśli zostanie z całego serca przyjęty przez lokalny kościół, z pewnością przyniesie dramatycznie pozytywne skutki. Wielorakie problemy i niebiblijne postawy pielęgnowane przez fałszywe rozróżnienie między duchowieństwem a świeckimi mogłyby przynajmniej zacząć być rozwiązywane. W innych sytuacjach, w których możliwy jest nowy początek, na przykład na polu misyjnym, w nowych kościołach lub wśród nowo nawróconych, problemów tych można całkowicie uniknąć. Co zatem powinniśmy powiedzieć? Jednoosobowy pastor daleki jest od sankcji Pisma Świętego. Jest to zasadniczo sprotestantyzowana pozostałość po rzymskokatolickim zabobonie i przesądzie. Tak, jest to romanizm, papizm do kwadratu. Dla tych z nas, którzy twierdzą, że Biblia, a nie tradycja, jest naszym autorytetem, nadszedł czas, aby gorliwie przeszukać Pismo Święte, aby sprawdzić, czy jest tak, jak Słowo Boże mówi. I Dzieje Apostolskie 17:11 nas do tego zachęcają. A ci byli zacniejszymi od tych, co w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z wszelką ochotą, codziennie badając Pisma. Czy tak się
Miało. Czy tak się miało? Chciałbym, aby każdy czytelnik Biblii mógł podzielić się błogosławieństwem, zwracając swoje stopy ku jego świadectwom, jak mówi nam Psalm 119, werset 59. Uważyłem w myślach drogi moje, a obróciłem nogi moje ku świadectwom Twoim. I wybierając spotkania społeczności z tymi, którzy gromadzą się w prostocie i porządku Nowego Testamentu. A pożądliwości młodzieńczych się wystrzegaj. Zdążaj jednak do wiary, miłości z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Nie spotkasz tam pastora. Bo pastor jest wymysłem diabelskim i wprowadzonym przez jego ludzi w systemie rzymskokatolickim i tymi, którzy się z rzymskokatolickiego zabobonu i przesądu nie uwolnili. Trzymaj się jak najdalej od tego typu kręgów i szukaj jedności z Panem Jezusem z dala od systemu pastorskiego. Ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu.